Witam, dzisiaj porozmawiam o naturach czakry. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których naturą czakry jest przepływ gotówki. Transformacja natury to nic innego jak kontrola czakry, tylko taka bardziej zaawansowana, która pozwala nią manipulować i jest niezbędna do tworzenia jutsu o znacznie wyższym poziomie niż te normalne. Dzięki temu ninja w świecie Naruto może zmieniać właściwości i cechy charakterystyczne jutsu. Przykładowo mamy Rasengana, dodajemy do tego czakrę wiatru i mamy Rasen Shurikena. Transformacja natury jest jednym z dwóch niezbędnych elementów do stworzenia lub modyfikacji jutsu. Drugim natomiast jest transformacja kształtu, a jest to nic innego jak transformacja, która pozwala zmieniać wielkość, formę i ruch, które zmieniają zdolność danej techniki. Istnieje pięć podstawowych natur, które są tak naprawdę odzwierciedleniem pięciu żywiołów czakry, które są podstawą ninjutsu. Każdy element żywiołu ma swoje zastosowanie i jest silniejszy i słabszy przeciwko innej. I tak jest ogień, który jest silny w stosunku do wiatru, ale jest też słaby przeciwko wodzie. Wiatr jest silny przeciwko błyskawicy, ale jest słaby w stosunku do ognia. Błyskawica jest mocna w stosunku do ziemi, ale już słaba przed wiatrem. Ziemia jest mocna w stosunku do wody, lecz słaba przeciwko błyskawicy. I woda jest oczywiście mocna na ogień, ale jest słaba przeciwko ziemi. Oznacza to nic innego jak to, że jeśli wyprowadzimy dwie techniki o takiej samej sile, ale innych żywiołach, to naturalnie wygra ta, która jest silniejsza przeciwko drugiej. Przykładowo, jeśli użyjemy jakiegoś ognistego jutsu o sile 1000 przeciwko wodnemu jutsu o sile 1000, to oczywiście wygra wodne jutsu. Wiadomo, że jeśli użylibyśmy techniki wodnej o sile 200 przeciwko technice ognistej o sile 1000, to ta ognista technika najpewniej by wygrała, bo mimo tego, że jest słaba przeciwko wodzie, to jest znacznie silniejsza pod względem siły ogólnej. Wiecie, o co mi chodzi, widzowie. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy użyjemy dwóch technik o takiej samej sile i o takiej samej naturze. Wtedy zostaną one wręcz skasowane, wyparują. Tak jak to było, gdy jedna z mask Kakuzu użyła techniki Raitona, a Kakashi ją zneutralizował swoją naturą błyskawicy. Najciekawszy jest jednak trzeci scenariusz. Co jeśli zostaną użyte przeciwko sobie dwie różne techniki o różnej sile, ale takiej samej naturze? Otóż wtedy technika silniejsza nie dość, że pokona tą słabszą, to jeszcze się wzmocni poprzez interakcję właśnie z tą słabszą. Jak to było w przypadku Sasuke vs Itachi, obydwaj użyli Katon Gokakyu no Jutsu i wyglądało nawet na to, że Sasuke wygra, ale w momencie dorzucenia przez Itachiego Amaterasu, Sasuke nie miał żadnych szans i pewnie gdyby Itachi nie chciał się podłożyć w tej walce, to jeszcze by tą kombinacją go podpalił. Oprócz pięciu podstawowych żywiołów istnieją jeszcze dwa, które są źródłem nieelementarnych technik, takich jak techniki cienia klanu Nara czy techniki powiększenia klanu Akimichi. Są to oczywiście Yin, odpowiedzialne za energię duchową, i Yang, odpowiedzialne za energię fizyczną Shinobi. O tym jednak tak naprawdę niewiele wiadomo, bo nie zostało to jakoś szczególnie rozwinięte. Czakra każdej osoby ma przynajmniej jedną z pięciu podstawowych transformacji natury. Są one też najpewniej dziedziczne, tak jak większość członków klanu Uchiha, wrodzoną naturą jest ogień, ale nie musi tak być koniecznie. Wiatr był wrodzoną naturą Madary Uchiha, więc jest duże prawdopodobieństwo na dziedziczność, ale nie jest pewne. No chyba, że rodzice Madary mieli też naturę wiatru, ale tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Aby sprawdzić swoją naturę czakry, wystarczy skorzystać ze specjalnego papieru, który jest wykonany ze specjalnego drzewa. Trzeba taki papier nakarmić swoją czakrą, a on zareaguje zgodnie z tym, jaką naturę mamy. I tak kolejno przedstawia się działanie papieru. Jeśli mamy naturę ognia, to kartka zapala się. Jeśli jest nią wiatr, to kartka się przetnie. Jeśli jest nią błyskawica, to się zmarszczy. Jeśli jest nią ziemia, to się skruszy. A jeśli jest nią woda, to stanie się po prostu mokra. Shinobi znacznie prościej jest kontrolować naturę czakry, która została wrodzona, ale nie znaczy to, że jest to proste, może to nawet zająć kilka lat. Można się nauczyć oczywiście kontroli nad innymi naturami czakry i jest też bardzo często tak, że Jonin miał opanowane dwie natury, co można wykorzystać do kombosów, ale o tym później. Opanowanie jednak wszystkich pięciu natur czakry jest cholernie trudne i bardzo niespotykane.
Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Orochimaru i Mu są jedynymi znanymi shinobi, którzy osiągnęli to poprzez zwykły trening, bez żadnych udziwnień, ale można też to zrobić troszeczkę na skróty. Tak więc posiadanie Rinnegana może znacznie skrócić proces nauki. Zdobycie kuli szukających prawdy oraz techniki mędrca sześciu ścieżek, czyli Rikudo Senjutsu, daje możliwość używania wszystkich natur czakry. Posiadanie Bashosen również pozwala każdemu shinobi używać pięć natur. Maski Kakuzu pozwalały na zebranie serc z innymi naturami czakry i pozwalały ich używać. Fuka używała wszystkich natur czakry poprzez absorpcję dzięki technice pocałunku. W ten sposób po zakończonej absorpcji wzmacniała aktualne nauczone natury czakry oraz jeśli którejś nie miała, a udało jej się ją wyciągnąć z ofiary, to otrzymywała ją i wszystkie techniki użytkownika. W filmie Naruto Shippuden Wola Ognia Nadal Płonie zostało powiedziane, że osoba, która wchłonie 5 Kekkei za pomocą techniki Chimera, będzie ona w stanie używać wszystkich 5 natur czakry. Była jeszcze gra Naruto na Wii, w której Naruto dostaje ostrze smoka, które pozwala mu używać wszystkich 5 natur, co jest po prostu głupie. Są jeszcze, tak jak już przedtem wspomniałem, pewnego rodzaju kombosy. Poprzez łączenie różnych natur czakry można stworzyć nową naturę o unikalnych właściwościach, które bez tego połączenia by po prostu nie istniały. Daje im to poprzez to połączenie też słabość na 2 lub więcej natur, ale to mała cena za potężne jutsu. Potrzeba do takich połączeń jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie Kekkei Genkai lub Kekkei Tota. Wymienię wam na szybko, jakie natury powstają z jakich połączeń. Uwolnienie lodu powstaje poprzez połączenie wody i wiatru. Uwolnienie drewna powstaje poprzez połączenie ziemi i wody. Uwolnienie lawy powstaje poprzez połączenie ognia i ziemi. Uwolnienie burzy powstaje poprzez połączenie błyskawicy i wody. Uwolnienie wrzenia powstaje poprzez połączenie wody i ognia. Uwolnienie prędkości powstaje poprzez połączenie ognia, ziemi i wiatru. Uwolnienie eksplozji powstaje poprzez połączenie ziemi i błyskawicy. Uwolnienie skwaru powstaje poprzez połączenie ognia i wiatru. Uwolnienie magnesu powstaje poprzez połączenie wiatru i ziemi. Uwolnienie błota powstaje poprzez połączenie wody i ziemi, tak samo jak uwolnienie drewna. Są jeszcze inne takie uwolnienia, z tym, że nie wiadomo, jakie połączenia zostały wykonane. Uwolnienie kryształu powstaje z połączenia ziemi i czegoś jeszcze. Uwolnienie mroku i stali. Nie wiadomo, z czego powstają, ale zostały skradzione przez Hiruko. Z ciekawostek jest jeszcze coś takiego jak Enton, transformacja kształtu, i nie mylić tutaj z tą transformacją kształtu z początku, której używa tylko Sasuke i jest to połączenie Amaterasu z określonym kształtem, dzięki któremu może on manipulować właśnie kształtem swojego Amaterasu, przemieniając płomienie czy to w tarczę, czy to w kolce. Mimo że Itachi też potrafi używać Amaterasu, to nie jest w stanie kontrolować jego kształtu. Ponadto Sasuke tworzy Amaterasu swoim lewym okiem, a manipuluje nim prawym. I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wszystko teraz stało się jasne, albo przynajmniej przypomniałem wam co i jak. Dajcie znać, jaką naturę czakry wy byście najbardziej chcieli mieć i zapraszam na kolejny odcinek jak co tydzień w niedzielę o godzinie 12. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć! We'll be right back.